Ewangelii według świętego Marka. By niespodzianie przyszedłszy nie zastał was śpiących. Niektórzy twierdzą, że kto śpi, to nie grzeszy. A więc zasadniczo, jeżeli by nas ktoś spotkał śpiących, to wiedziałby, że na pewno nie robimy nic złego. Okazuje się, że to nie wystarczy. Nie wystarczy nie robić nic złego. Trzeba jeszcze żyć. Trzeba być aktywnym. Trzeba gdzieś iść, czegoś pragnąć. Do czegoś dążyć, komuś służyć, a tego się śpiąc nie da zrobić. Aby nas Pan zastał gotowych do zbawienia, to musimy być ludźmi, którzy nie tylko nie czynią nic złego, śpią, pozwalając, by czas koło nich przepłynął. Musimy być ludźmi, którzy czynią rzeczy piękne i dobre. Do zobaczenia jutro.